Siemano wszystkim, dzisiaj film trochę inny niż zwykle, bo nie będzie remontu. Grilla palą, środek zimy. Pewno, ktoś kto ogląda ten film myśli sobie, ale teraz zjadł kiełbasę z grilla. Zesrasz, nie pchniesz. Otwierasz czy nie? No to jedziemy. Co? Straszna fuszerka będzie odwalona. Już to widzę. Jedziemy! Budowa! Budowa! Od razu się przypominają wakacje. Woda, piasek, słońce. Robota przy betoniarce. Zamówiłem styropian i jeszcze no nie przyszedł mi ten styropian, więc żeby coś nagrać, to dzisiaj trochę film taki luźniejszy. Tu mam linę, taki sprzęt, esiok, który odpala się na korbę i no i zobaczymy, czy da radę utrzymać esioka liną. Nigdy tego nie próbowałem, ale w sumie jest taki nieduży silnik, więc możliwe, że damy radę to utrzymać, tyle że najpierw trzeba go odpalić. Także zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Po zimie może być ciężko. No, możecie dać znać w komentarzach, czy właśnie też chcecie, żeby na kanale były tego typu filmy. Możecie właśnie wpisać jakieś propozycje, jakieś challenge'y, czy coś w tym stylu, także już wam pokazuję, jak odpala się esioka, bo pewnie są też takie osoby, które pierwszy raz na oczy widzą taki kurde wehikuł czasu, a więc tak, tu macie korbę, tą korbę tutaj kładacie, kręcicie i jak się rozpędzicie do jakiejś tam prędkości, to ja tutaj popuszczam, no i wtedy kręcę i no i ma palić maszyna. Zobaczymy, czy odpali. Zanim odpalimy maszynę, to najpierw pokażę wam tego sprzęta, więc tu macie z 10-litrowy będzie zbiornik. No, chyba raz. Z 10-litrowy zbiornik. Tutaj lejecie wszystko, co idzie już. Wszystko przerobi ten silnik. Woda. Olej rzepakowy. Wszystko, co chcecie, lejecie. Także jak zostanie wam z frytek trochę oleju, to wlewacie i idzie jak głupi. Tutaj wszystko chodzi na pasku. Ten pasek taki... No, idealny nie jest. Swoje przeżył i o, jeszcze wam coś pokażę, patrzcie tu, nie ma prądu w domu, a na przykład chcecie sobie pociąć drzewo na cyrkulatce, no to zakładacie tutaj, szajba jest, zakładacie na szajbę i drzewo możecie pociąć na całym baku 100 metrów, ale chciałem kiedyś, to powiem ci, że idzie. Z litrem może spaliło przez cały dzień. Bardzo mało. No i ale co, nie staje? Tak idzie tak dobrze? A, w czasem stanie. Ale nie, nawet idzie, powiem ci, nieźle. Tutaj ręczny. Niestety tutaj był nożny hamulec, ale coś się z nim stało. Nie działa, także tylko jest ręczny. Pęgło biegi, jedynka, dwójka, czterobiegowa skrzynia od żuka. I co tam jeszcze mogę wam pokazać tutaj? O, schowek. Jakbyście chcieli sobie pojechać gdzieś na zakupy, do Biedronki, do Lidla, miejsce jest na zakupy. Lina, jakbyście chcieli kogoś wyciągać z rowu, gdyby była zima i ktoś by się zakopał, no to wyciągacie linę. Gościa wyciągacie, nie ma żadnego problemu. Bieżnik jest taki gruby, że po śniegu to te opony idą jak głupie. Dobra, ale już będzie tego gadania. Odpalamy maszynę. Zaczynaj. Powiem ci, że tak po zimie, to nie wiem, czy odpali. Za pierwszym. Ale kopci. Coś ty tam wlał. Kurde ma. Czekaj, zgaszę. Podepnę linę i dopiero, bo tu nakopciło się pięknie. Podepniemy linę. Kurde. Co? A, trochę się zabrudzi ta lina. Co wybierzesz? Ja wyjdzie. Gdzie? Chodzie. Czekaj, trzeba zrobić. Jak ona tutaj wchodziła wcześniej? Wejdzie? A, wejdzie. Czemu nie wejdzie? Trzeba zrobić... Węzeł rybacki. Jak się robi węzły?
Na guza i tyle. A no w sumie tak. Aż ty się pierdolił z wezwami jakiejś tam. Pędzur rybacki. Czekaj, kurde. Ktoś mi ten węzeł chyba nie bardzo wyszedł. Jak tyś to z... No coś ty zrobił. No czego nie na guza? No bo na guza nie zrobię, no bo ci nie wejdzie tu. No co, tako i później tylko tako będzie. Nie? I co, przecież się nie rozwiąże. No, ja wiem. Będzie dobrze. Tak? No. A czekaj. No, próbuj na guza. A czekaj. A patrz, tak? Tako. Nie? No i też będzie. Weź trochę trzymaj. No to zresztą podepniesz to, później się wyciągnie, nie? O kurde. To kurde. I już się. Może taka rozgrzewka? Tam ci rozgrzewki potrzebne. Kurde, ty się martw, żeby ci łap nie urwało. Właśnie kurde, bicep mnie boli po wczorajszym treningu. No to zaraz cię nie będzie bolał. Łapy pourywanej. Czekaj. To jest moc. Kurde. Jeszcze raz odpalimy. A może by od razu odpalił? Szybko wyjechał. No i co? Niech stoi trochę na tym. Niech się wykopci. No bo on strasznie kopci, jak jest chyba zimny, nie? No nie wiem, no zobaczysz, odpalisz i... No czekaj, zrobimy tak. Że właśnie odpalę. Szybko wyjadę. I... Albo od razu sieć. I heja. I czekaj, bo jeszcze nie jechałem. Nie jechałeś nigdy? Ja może, chyba, że kiedyś. Jedynka jest do przodu. No tak jak w samochodzie. To jest gaz? Tak. Tak o? I jadę w świat. O kurde. No pal. Pal, bo jadę. Sobota na imprezę. O tym, jakby zajechał na imprezę gdzieś, to... Tyle, że to nie możesz tym jeździć, bo nie ma świateł. Właśnie. Latarka, czołówka. I heja. No. A to? Czekaj! A to miało tak być? Co? Olo. No tak, ja to opuszczam. A to czego tak szybko opuściłeś? No bo już lekko szło. Aha, to jak lekko idzie, to już się opuszcza wtedy, czy jak? No bo to się rozpędzasz. No. Aby tak załapać, puszczasz. I co, już teraz nie odpali? Kurwa, nie wiem. A, już pojeździłem. No nic. Fajnie było. Zimny odpali od razu. No. Ciepły. Po co ja tego siłę w sumie? Albo ty, że się kopci, oj. Pan z miasta, że nie no, to... Ci kazałem gasić? Czekaj. Nie kazałem ci. Na luzie jest, na luzie. W sumie jakby nie było na luzie, to by nie szło. Nie. Ale się utrzyma. Co? Się utrzyma. Tylko pomału ruszaj. A nie, że gaz do oporu. Tylko pomalutku. Opór. Tylko powoli, no. A, chwila. Czekaj, jeszcze raz. Siła. A spróbuj ty! Siła. Prawy ty! Powiem ci, że... Ciężko tak ruszyć, żeby tak idealnie powoli. Ale nie, właśnie wydawało mi się, no, że trzymam początek. No bo to na początku szło trochę ciężko. No powoli! No dobra, powoli. A nie.
tak wydawać. To co, ciężko się ruszało? Kurde, jak opony zryły. Tylko mieliło oponami. No, uciągniesz szeska do tyłu? No kurde. Trochę skręca. Jest moc. Jest. Wydaje się niepozorna maszyna, ale jednak nie utrzyma. Ale z KFD we trzech utrzymali. Tomek, ale łap go! Łap go! We trzech? Paleciak z tym Tomkiem i z tym jeszcze. We trzech? Dałem gaz do oporu i nie szło. No to we trzech. To we dwóch byśmy utrzymali spokojnie. Się wydaje, że tak na początku opór się stawiał, nie? No. Chociaż ja nie czułem tak to, żebyś ty stawiał opór. Masz głupio gadać to. Bo ty o, te sprzęgło do... Ale później już lekko ruszałem. No nie wiem, czy tak lekko. Może macie jakieś pomysły związane z tym eskiem, co moglibyśmy zrobić? W sumie myślałem, żeby okna, które są tam w chlewie, one są i tak do wyrzucenia, żeby właśnie zamiast siekierą je wybijać, to podczepić eska i wyrwać. Chociaż z oknami chyba będzie ciężko, w sumie ten cały chlew może się zawali i też nie będę ruszać. Cały ten strop poleci, nie? No może lepiej, może lepiej. A może tak źle nie było, ale... Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć odcinek esek, pałes, kurde, okna w chlewie. Także w dzisiejszym filmie to już tyle. Do następnego.